I tu pisze rekord, już się nagrywa. Tak. Ty masz na imię? Weronika. To była Weronika. No i niech się cały czas nagrywa. No, tu jest ten jak Kazimierz, tu są uczniowie, ty sam dojeżdżasz. Zapraszamy. Ekipa, która będzie ekipa nagrywa. Filmowa, tak. Jeszcze jedno słowo, słuchajcie, te osoby, które mają małe kamerki. Nie róbcie długich ujęć, takich minutowych, dwuminutowych, dobrze? Słyszycie mnie? Ale, szczuleczki kochane. Zapraszam. Czyli szybkie strzały. Cały czas. Ja słyszę, że to wyciągnę. 10-minutowe ujęcie. Zapraszam. Słuchajcie, teraz tak, ci, którzy nie są ekipą realizacyjną, będziemy prosili o ciszę zaraz. Filip jest gotowy. Ja sobie go Filipa rzucimy, dobra? Strzały. Szeroki, bliski. To możemy koleżankę pokazać, która będzie. Rozumiesz, różne ujęcia, dobra? Ja też jestem przekonany, że będzie dobrze. Dobra, ale panie Kazimierzu, nie będziemy żadnym obrazku mogli pokazywać, bo my to będziemy tak montować, że, nie, że my sami dołożymy obrazki. Niech pan to odłoży do rozmowy. Ale popatrz, odpadło, muszę założyć jeszcze raz. Czy ty jesteś dziękowiec? Nie, może pan usiąść. Chciałbym. Nie może od czasu do czasu tutaj nacisnąć, to się robi zdjęcie automatycznie. Czy operatorzy są gotowi? Tak. Tam się pokazał taki napis, co się zrobiło. Czy dźwięk jest w porządku? Czy reporter przygotowany? Myślę, że tak. Dobra. Ale ludziom też nie. Olej. Słuchajcie, dziewczęta i chłopcy, cisza na planie teraz, słuchajcie? Tak, teraz cisza na planie, ale zaraz Olej powie cisza na planie. Chodź, chodź. Uwaga, przypominam co robimy. Olej, jak już będzie gotowy, to powie głośno cisza na planie, potem włączy nagrywanie, zaczeka sekundę i powie poszło. I jak powie poszło, to wtedy już przechwytuje sprawę Filip i sobie jedziemy, tak? Wszyscy gotowi? Telefony komórkowe wyciszone? Żeby nie zadzwoniły w trakcie ujęcia? Panie Kazimierzu, ja przyniosę panu ten ręczniczek. A ja sprawdzę. Wszystkie rozdane, a mój nie ma. Potrzymasz? Pani Kazimierz, make-up? O, gorąco jest, musimy telefonować profesjonalnie. A ma pan ten puderek? Puderek. Spłynąłby. Dziewczyny, która ma puderek? Nie mam puderek. Tak. Pojemy w telewizji, to właśnie. Dobra. Dobra. No. Cisza na planie. Słyszeliście? Cisza na planie. Poszło? Poszło. Na czym będzie polegała pana misja? Przedstawię się tutaj tobie, Filip, panie redaktorze i wszystkim zebranym. Mam na imię Kazimierz i jestem kandydatem do misji na Marsa, Marsła. Na czym będzie polegała misja? Projekt Mars One polega na tym, że za 10 lat niech pan mówi do Filipa, dobrze? Grupa czterech astronautów, dwóch mężczyzn i dwie kobiety, każdy z innego kontynentu, bo to będzie wyprawa ogólnoświatowa, ludzi z całego świata, polecą na Marsa, tam wylądują i założą osadę marsjańską. I zostają tam do końca życia, nie przewiduje się powrotów. Dlatego, że nie ma rakiety na Marsie, która by wystartowała i przywiozła ich z powrotem na Ziemię. Nie ma kosmodromu, bo to musi być wielka wyrzutnia, to trzeba dopiero wybudować latami. I nie ma paliwa. Trzeba tysiące ton paliwa wyprodukować tam na Marsie, żeby wrócić na Ziemię. Więc oni tam zostają do końca życia i będą rozbudowywać tą osadę, powstanie wioseczka, wioska, potem miasteczko, miasto, a potem miasto milionowe jak Las Vegas, bo Las Vegas wyrosło na pustyni. Jest teraz przepięknym miastem i podobnie tam.
I najpierw będą te cztery osoby, ale co dwa lata, kiedy Mars znajduje się najbliżej Ziemi, to wtedy wylądują na cztery, następne cztery osoby. Też grupa czteroosobowa, dwóch mężczyzn, dwie kobiety, też każdy z innego kontynentu i dołączą do tej grupy, będą razem pracować, rozbudowywać tą bazę marsjańską i będzie 8, potem za 2 lata będzie 12, 16 i tak dalej, będzie ich coraz więcej i powstanie społeczność, będą budować nowe życie i nowy dom. Tak, a skoro to są ludzie z różnych kontynentów, to jakim językiem będą się Państwo posługiwać? Nie jest to ustalone, ale prawdopodobnie angielskim, bo angielski jest takim międzynarodowym językiem. Ja już wiem, z kim ja bym poleciał, bo ja tych ludzi znam. Poznałem na zjeździe w Ameryce i na zjeździe w Szwajcarii i w Holandii, bo projektantem tej misji jest inżynier z Holandii, pan Bas Randers. I ja poznałem i leciałby ze mną oficer armii amerykańskiej, ma na imię Oscar, ma 30 lat, on się zgłosił, przeszedł wszystkie selekcje. Pani z Japonii ma, nazywa się Etsuko Shimabukuro, ma około 50-60 lat i jest geologiem, jest doktorem geologii, jest fantastyczna pani. Jak się spotykamy na zjazdach, to się zawsze uściskamy, spotykamy się. I druga pani jest z Afryki, z Republiki Południowej Afryki, pani Hester Mende, która była, jest emerytowaną solistką opery w Kapsztadzie. Ona się też zgłosiła i wszystkie kwalifikacje przeszła. A jakie były te kwalifikacje, żeby można było się dostać do tego projektu? Gratuluję Ci, jesteś prawdziwym, bo ja się właśnie poszukiwałem tego pytania, jak się polegały te kwalifikacje. Więc dlaczego ja chcę lecieć na tego Marsa? Dlatego, że ja byłem świadkiem, jak ludzie wylądowali i wyszli na Księżyc w 69 roku. I ja całą noc siedziałem przed telewizorem, gdzież byłem w wojsku, dostałem od komendanta specjalne zezwolenie i byłem ogromnie zafascynowany, poruszony do głębi, że jestem świadkiem właśnie, że ludzie wychodzą na Księżyc. To jest wydarzenie po raz pierwszy w wielkiej historii ludzkości, że wylądowali na innym globie. I było powiedziane, to było w 1969 roku, było powiedziane, że za 10 lat ludzie wylądują na Marsie. Za 10 lat nie wylądowali, upłynęło 20, 30, 40, a teraz w 2019, czyli na przyszłość, będzie 50 lat wylądowania ludzi na Księżycu i ludzie na Marsie nie wylądowali. Ja jestem zły na tą sytuację. Nie wiem na kogo, ale powinny to Ameryka i Rosja, Europa, Japonia razem zrobić taką misję na Marsa. Oni tego nie robią. Oni im szkoda pieniędzy, wydają pieniądze na wojnę. I dlatego ja zapisałem się do Stowarzyszenia Marsjańskiego i jak mogę, tak pomagam, jeżdżę na zjazdy, płacę składki, w szkołach z uczniami robię pogadanki, założyłem koło astronomiczne, uczniów zachęcam do konkursu astronomicznego i tego, i w ten sposób pomagam. Znaczy, chciałbym jeszcze za mojego życia, nie wiem, czy ono będzie jeszcze 10 lat, czy 20, czy 30, chciałbym za mojego życia widzieć, jak lądują ludzie na Marsie. Co oni tam odkryją, co tam zobaczą, jakie tam zagadki, jakie tajemnice, jakie fantastyczne rzeczy na nich czekają. Ja przypuszczam, że odkryją życie biologiczne gdzieś tam pod ziemią, a może nawet są jacyś myślący Marsjanie. My nie wiemy, na razie nie mamy żadnego dowodu, albo może jakieś większe zwierzęta. I myślę, że pod każdym kamieniem to będzie złoto. Będzie potrzebne to złoto, żeby zapłacić za to paliwo i tak dalej. I pan Bas Randorf powiedział, skoro te rządy nie wysyłają ludzi na Marsa, to ja zaproponuję, że polecimy tam w jednym kierunku. I w 2011 roku zapytał się
proszę przysłać mi e-maila, kto chce lecieć na Marsa i tam zostać, nie wracać. Dostał 200 tysięcy e-maili od młodych ludzi, że chce lecieć tam i już nie wracać. Tam chce mieszkać. No i ogłosił selekcję pan Baslandor, że trzeba było złożyć podanie i zapłacić 19 dolarów wpisowego, zrobić filmik jednominutowy, nie wolno przekroczyć 60 sekund, dlaczego chcę lecieć i czy mam poczucie humoru, bo tam smutasy na Marsa nie mogą lecieć, mruki jakieś, co ciągle są niezadowoleni, to nie mogą lecieć. Muszą lecieć ludzie pozytywnie nastawieni, bo muszą sobie nawzajem pomagać, bo w razie niebezpiecznych sytuacji muszą, choćby było strasznie ciężko, to musi ktoś się znaleźć, żeby zażartować i żeby tak było ludziom lżej w trudnej sytuacji. No, moment, bo tej selekcji 200 tysięcy i 4 tysiące się zapisało, co zapłaciło pieniądze. To ja w tych 4 tysięcy. Potem było pytanie takie dotyczące psychologii. Podaj przykład sytuacji, kiedy twój stres wzrósł dramatycznie wysoko. Jakie wtedy było twoje zachowanie i jak sobie z tym stresem poradziłeś? Bo ludzie mają jakieś wypadki samochodowe albo inne i mówią, zgłupiałem, nie wiedziałem co zrobić. Więc jak ktoś tak napisał, że zgłupiałem, to nie nadaje się do tego, że w każdej sytuacji trzeba zachowanie mieć, przytomność umysłu i sobie poradzić. Ja napisałem, że miałem pożar, że wyprowadziłem samochód, że zawołałem straż, byłem sam w domu i tak dalej. To z tych 4 tysięcy zrobiło się 1000. Potem badanie lekarskie, poszedłem do doktora w Jerozolimie, była taka lista przez Mars One przysłana po angielsku, co doktor musi badać, czy ja dobrze ruszam rękami, czy nogami, jak serce, jak płuca, jak oczy, jak uszy, to wszystko i przede wszystkim również, czy nie jestem uzależniony od alkoholu, czy nie jestem uzależniony od papierosów i czy nie jestem uzależniony od narkotyków. Ja na to wszystko mam odpowiedzi nie. Ja od kilkudziesięciu lat ani wypiłem ani kropli alkoholu, papierosów i tak dalej. Przede wszystkim dla swojego zdrowia, a teraz się okazało, że dzięki temu mogę startować do misji Marsa. I po tych badaniach z 1000 się zrobiło 600. Ponad 300 młodych ludzi nie przeszło badań, bo się okazało, że mają chore serduszko. Ludzie 20, 30, 40 lat. Nie wiedzieli w ogóle, że mają. Dopiero elektrokardiogram wykazał. No i z tych 660 jest wybrane 100 i 100 w rezerwie, ja jestem w rezerwie, na podstawie egzaminu. Był egzamin online, wiecie co to jest online, egzaminator w Los Angeles, a ja w Wieruszowie przed komputerem i 6 pytań na temat wiedzy o Marsie. Przygotowywałem się 3 miesiące, tam leży taki skrypt, może ktoś poda. No nie, to teraz nie możemy. W języku angielskim i wszystko o Marsie szczegółowo, na temat geologii, na temat fizyki, na temat i różnych aspektów tego lotu, wszystko po angielsku obkułem na pamięć, chociaż nigdy języka angielskiego nie uczyłem się w szkole. I nauczyłem się i przed tym egzaminem to się trzęsłem jak osika, to widać na tym filmie, że miałem straszną tremę, jak nigdy w życiu, bo tak. Chciałem zdać, bo jestem ambitny, zawsze w szkole miałem piątki i mówię, muszę zdać. A po drugie to stały kamery, naokoło stały kamery do tego filmu i przed kamerami ja się nie mogę zbłaźnić. A wiecie, także wiedzę miałem, się nauczyłem, a wiecie czego się bałem podczas tego egzaminu najbardziej? Czy ja zrozumiem pytanie po angielsku od tego pana Norberta Krafta? Bo komputer trochę zniekształcał i ja ten angielski słabo, czy ja zrozumiem pytanie? To było dla mnie największym problemem.
Ale zrozumiałem te pytania po angielsku bez problemu. No i ostatnie było pytanie, jak już pan Kazimierz będzie na Marsie, a wyląduje rakieta z Ziemi i powiedzą, może pan wracać do domu na Ziemi. Czy ja skorzystam? I jak ktoś odpowiedział, że skorzysta, będzie chciał lecieć do domu, to odpadał, już nie zdał egzaminu. A ja powiedziałem, że nie, ja nie wsiądę do tej rakiety, ja chcę zostać na Marsie. Na Marsie powiedziałem, dlatego że ja kocham Marsa i ja tu jestem zdrowszy i tak dalej. Także dobrze odpowiedziałem na to pytanie, ale motywacja była niedobra. Później się dowiedziałem. Trzeba było powiedzieć, że nie chcę wracać na Ziemię, dlatego że nie opuszczę swoich towarzyszy. To było najważniejsze. I teraz jest 100 o tych kwalifikacjach. No już muszę to skończyć okazję, bo jeszcze jest jedno pytanie. Tak, o tych 100, którzy zostali wybrani, 100 rezerwowi. Na jesieni tego roku oni będą na pustyni w Afryce i tam będzie ostatnia selekcja z tych 100, będzie wybranych przez 9 dni 24 osoby. 6 grup po 4 osoby. Będą ciężkie, tam będą płakać, bo codziennie wieczorem będzie głosowanie i jedna osoba będzie odpadać, to będą takie płacze, będzie smutno, będą tragedia. I zostanie 6 grup po 4 osoby, każdy z innego kontynentu. I te 6 grup, 24 osoby, będą 8 lat studiować, uczyć się. Dwóch musi być lekarzy. I jeden inżynier mechanik, jeden inżynier elektronik, wszyscy muszą się znać na geologii i tak dalej. I każdego roku przez 3 miesiące będą przebywać na pustyni w izolacji, nikogo tam nie będzie, pod kamerami. I będą kamery patrzeć, czy te 4 osoby, dwóch mężczyzn, dwie kobiety, czy one zgadzają się, czy sobie pomagają, czy się lubieją. A jak będą się kłócić i sprzeczać, to będą odesłani do domu, dlatego że nie może lecieć grupa na Marsa, która się kłóci, bo to groziłoby fiaskiem całej misji. Dobrze, dziękuję. Jeszcze mam do pana jedno pytanie. Gdzie będzie się przebywać na tym Marsie? Na tym Marsie będziemy po wylądowaniu zamieszkamy w bazie marsjańskiej, która będzie przygotowana już wcześniej. To będzie 6 lądowników, bo tam 6 razy poleci rakieta i każda rakieta lądownik ustawi i będą wyjęte pneumatyczne dwie takie ogromne rury 5 metrów średnicy i 25 metrów długości i to będą te mieszkania habitaty. I każde mieszkanie habitat będzie dołączone do tych lądowników i będziemy wchodzić do tego mieszkania w skafandrach, bo na Marsie jest bardzo niskie ciśnienie, jest zimno, brak powietrza do oddychania, więc można się poruszać tylko w skafandrach. Będziemy wchodzić i będzie śluza, gdzie rozbieramy te skafandry i już w środku jest normalne ciśnienie, normalne powietrze do oddychania i normalna temperatura i potem będzie jeszcze łazienka, szatnia, kuchnia i pokój mieszkalny. I pokój mieszkalny jest taki piękny ekran i tak dalej i będziemy mieszkać w tej osadzie, która będzie wcześniej przygotowana i tam musi być temperatura. Musimy dostać sygnał na Ziemię, że jest temperatura 18 stopni, powietrze jest wszystko, dopiero wtedy wystartujemy. Dobrze, dziękujemy panu i życzymy powodzenia, żeby pan się dostał. Również dziękuję ci Filipie za zadawanie takich dociekliwych pytań i za zainteresowanie tym tematem. Panie Kazimierzu, możecie to nakręcić również, bo to dla mnie nawet będzie. Panie Kazimierzu, czy pan wie...